Witaj, Jumuszki, z tej strony Tragol, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Kaiser Redux, jako Polska do Z. Krzyżowska Polska, no chyba tak to powinno się czytać, bo Crusader Poland to jest ciekawa nazwa. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, teraz idziemy totalnie szybko, żeby tutaj kogoś załatwić. Idziemy w, no tutaj z Rosją, bo myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie obecnie. Widzimy, że Serbia sobie jakiejkolwiek radzi z Ilirią. Chodzi o to, żeby wykorzystać wszystkie okazje, które są możliwe na ten moment. I wykorzystanie oczywiście, że tak powiem, tej sytuacji jest według mnie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście nie wiem, jak to wyjdzie. Oni mają, że tak powiem, no nawet armię. Ale ja powoli sobie tutaj wszystko ogarniam i próbuję sobie po prostu wszystko wykorzystać tak, żeby było jak najszybciej. Też zacząłem budować fabryki militarne, żeby już od razu były. Tutaj oczywiście poróbcie sobie trochę. Też dywizje możemy wystawić przed czasem, dlatego że one będą nam potrzebne. Jak najwięcej dywizji to jest priorytet. Tutaj jest tak, wysłaliśmy zaproszenia, prośbę o dołączenie do Rosji. Rosja się zgadza, no wiecie, trzeci Rzym i w ogóle te sprawy. Oni, że tak powiem, co oni robią? Co to jest? Oni obecnie są senatem. Tak naprawdę nie wiem, co oni robią. Mogą zaatakować tutaj, więc ciekawe. Zobaczymy, co tam Rosja będzie chciała porobić. Jak na razie my idziemy tutaj. 56 dni. Co to jest? German Bohemia się wyzwoliło jakieś? A my tutaj możemy dołączyć. Możemy poprosić, tylko że nie jesteśmy faction leader. No bywa. Więc tak, na pewno oni będą osłabieni po wojnie, więc to ja to wykorzystuję. Tutaj jest jedna dywizja, która broni się przez to, że ma dosyć dobrze punkty, że tak powiem, postawione. Tutaj pokonali to małe państwo, więc powinni jeszcze mieć czas, żeby się pobronić. Tutaj możemy wybrać kogokolwiek, bo nie ma znaczenia. I będę... się poddali. Nice. To jest dobrze dla nas. Ponieważ... teraz są po wojnie. Więc... to nawet nie jest dobrze dla nas, ale okej. Spróbujemy coś zrobić, jeżeli nie pójdzie, to po prostu... to po prostu nie będzie. Jeżeli chodzi o Rosję, to ona nie może dołączyć do nas, dlatego że nie. A tutaj oni się zamienili w królestwo. Osmanowie już mają znowu walkę. I mają Jabal Shamar po swojej stronie, więc to nie jest aż takie źle dla nich. Rozwijamy swoje militarki. Tutaj możemy sobie wsiąść. Jeżeli chodzi o produkcję, mamy ją na dosyć dobrym poziomie. Okej, więcej tego. Okej, doszli do Antanty, to jest ciekawe, ale zazwyczaj tutaj Włosi nie będą mieli aż tak łatwo, jeżeli chodzi o sytuację. A my możemy tutaj jeszcze sobie podboostować, robiąc ten. Więc tak, po pierwsze to, co chcemy zrobić, to zapisać sobie. Tu mamy to zapisane. Nie możemy zaatakować ich, ponieważ nie mamy niczego tam. Po co ja to robiłem, jeżeli tak nie możemy zaatakować? Justify. To 10. A mój Boże. Nie ma sensu. Możemy zaatakować Czechy. Okej, podoba mi się to, że
chciałem coś zrobić, co nawet nie miałoby sensu, dlatego że przecież oni tutaj, że tak powiem, nie mam żadnych claimów na nich. A odcinek w sumie nie miał sensu od samego początku. Okej, w takim razie zaatakujemy Czechy. Ale w międzyczasie my po prostu robimy sobie tutaj jak najwięcej rzeczy. Więc tak, wyślemy tą armię. Nie powiem, że będziecie mieć trochę problem z tego względu, że no nie macie już sojuszników. My nie będziemy aż tak łatwo na was iść. Więc jeżeli nie mamy, nie potrzebujemy tutaj zbytnio rzeczy, to my sobie na razie wyślemy tutaj samoloty. Tak, samoloty. My możemy już sobie zrobić lepszy samolot. Więc tak, improved carrier, to. Nie mamy autodesigna. Patrzę, co to jest. Więc weźmiemy zapewne armor plates. A tutaj weźmiemy sobie light machine gun. I okej. I w takim razie weźmiemy sobie to. Będziemy tego produkować jak najwięcej. Bo potrzebujemy tych samolotów, nie powiem. Ogólnie, że tak powiem, trochę umieramy, więc się przydało zacząć budowę tego. I lepsze połączenie, o takie. I teraz dobrze. W ogóle ile mamy fabryk? Dosyć dużo. O, czeski agent. W takim razie my wyślemy do was. Ho, ho, ho. Co, myśleliście sobie, że my co, nie potrafimy też wysłać agentów naszych? Tutaj możemy sobie zastopować i zacząć przeciwko nim. Okej. W takim razie przygotowujemy się do wojny. Duże kroki stawiamy. Tutaj musimy mieć przynajmniej jedno z tych, to najlepiej pójść o to. Okej. Dobra, jak to wygląda? Nasze samoloty już prawie 1,5 miesięcznie się robią. Na szczęście mamy ten całą ideę, która nam tak po prostu boostuje to, że szybko sobie odbijemy. Okej, tutaj Brazylia miała jakieś małe problemy, ale nikt się tym nie martwi. To wygląda na razie ładnie, że tak powiem, ale to tak wygląda. Wiem, że zawsze tak wygląda. Okej. Reconnaissance. Więc czy możemy sobie zmienić na atak? Chcę sobie zmienić na atak. Mieć lepsze bonusy. Lepszy sam. Tutaj lepszy karabin zawsze jest pożądany. Ale więcej potrzebuje stali. Nie powiem, boję się, że okej, dostaliśmy już, że
że Rosjanie coś głupiego zrobią. Dobra, mamy tutaj to. W takim razie atakujemy. I pokazuje nam, że niby możemy zaatakować. Nie mamy tyle siły. To nie będą chcieli nas zaatakować. No nie mogą mnie zaatakować. Więc zastanawiam się zawsze, co to znaczy dla mnie. Nie wiem, że to ostatnie ostrzeżenie, czy co? Widzę, że się powoli udaje nam się jakoś przebijać, ale tak lekko, lekko. To bardziej to jest problem taki, że oni w ogóle nie mają zbytnio dywizji do tego. Okej. Okej, rozpoczęła się wielka wojna. A my walczymy z Czechami. Super. Teraz poszukajmy Świętego Graala. Ciekawe, gdzie on jest. Wiecie co? Wyślę tutaj dywizję, znaczy się samoloty. Ej, nie powiem, nawet dobrze nam idzie. Przeję ich tylko 17 dywizji. Ale dobrze mamy zmiany. Mają trochę artylerii, ale też się udaje nam tutaj zepchnąć ją. Czołgi jeszcze nawet nie dotknęliśmy zbytnio. Okej, a tamto tutaj przychodzi. Dobra, a my zróbmy sobie kolejne. Okej. Więc Rosja postanowiła, że zaatakuje tutaj ich, a my... My na razie nie przyjmiemy tego, bo musimy atakować tutaj ich. Straciliśmy 39, oni 5000. Okej, udało nam się znaleźć Święty Graal. Mam trochę do obrony. Ja nie powiem... Nasze jednostki tutaj mają problem z przebiciem się. Czołgi są najgorsze. Jak wygląda w powietrzu? Znaczy się wróg ma mniej samolotów, ale i tak nadal jest problem. Większy zasięg tego, a jak wygląda nasze badanie tutaj? Wszystko ładnie wygląda. No i dostajemy nawet kolejne fabryki militarne, to mi się podoba. No sobie weźmy na samoloty. Rosja w sumie taki ma takie dwa fronty, ale sobie radzi, więc to mi się podoba. Tutaj jedna z rzeczy, które są ważne, to jest, żeby
jednak nieco tutaj popchnęli nasze dywizje. Mamy czasami zielone, czasami mamy czerwone. To polega na tym, że są te dwa czołgi. Jeden czołg już się nam udaje przebić, ale to i tak nadal zbyt mało. Okej, mamy shift, więc włączmy go od razu. Mam 29 dywizji. Nie wydaje mi się, żeby było aż tak trudno ich pokonać. W powietrzu wreszcie mamy dominację. Tak wygląda przynajmniej. Nasze samoloty oczywiście dosyć dużo kosztują, ale jesteśmy gotowi zapłacić ten rachunek. Tutaj chyba nowy agent możemy sobie wybrać. Okej. Oczywiście, że weźmiemy go. Będziemy tutaj wszystko robić. A, jeszcze wschód. Czołgi są najgorsze, ponieważ one mają najwięcej organizacji. Zróbmy desant od razu. A teraz nie atakują. O, ładnie to wygląda. Ale skończyło się. Powoli im zbijamy to, ale nasze dywizje strasznie szybko tracą. Dobra, udało nam się przepchnąć jedną prowincję wreszcie. Mamy problemy z większą ilością. Nie, po prostu tutaj ich przyjęli. A i mamy wolne. Produkujemy już 5 tygodniowych samolotów, to mi się podoba, więc może więcej karabinów będziemy produkować. Tutaj, no, zostaliśmy wypchnięci. Nieco odzyskają. Jak wygląda samolotowa sprawa? Niby wszystko dobrze jest. Rosja się dołącza do nas, więc będziemy mogli ją dodać do wojny.
Jak wygląda tutaj? No, stabilność no to mają małą. Mają embargo od Francji. Don Republic tutaj zaatakowało. Okej, w takim razie niech się nosi tutaj nieco. Niech się wycofa część dywizji. W takim razie, jeżeli tutaj nie możemy sobie poradzić. Czyli tylko 6 tysięcy. To dosyć dużo, nie powiem. Ale tutaj w takim razie rozwijamy. Rogi. Okej, mechanized. To mi się bardzo podoba. Zaczniemy już wdrażanie ich na pole walki. Mamy zielone powietrze, nie powiem. Więc chyba trzeba zaatakować. Przydałoby się pypance, szczerze powiem. Większość powodu, dlaczego nie możemy tutaj przejść, to jest to, że nie powiem, nasza armia nie może aż tak łatwo przechodzić, ale widzę, że tutaj już się wojna do nas doszła. W takim razie zmieniamy front i będziemy atakować naszych odwiecznych wrogów. Rosjo, jestem gotowy. Dobra, tutaj nieco sobie pozmieniamy w dywizjach. Logistyka na pewno. To sobie zmienimy na sygnałki. Nie można sobie zmienić. W takim razie, co możemy dalej robić? W sumie to, co wcześniej, albo możemy tutaj zdobyć jeszcze większe bonusy. I możemy już zaatakować Rosję, znaczy się Niemcy. I tutaj wszystko oczywiście zostało wezwane do wojny. A my musimy zrobić jeden front tutaj taki. Polski, że tak powiem. Tylko kiedy Wilno? Kiedy właśnie tutaj nas zaatakuje? Już za nas zaatakował nas. Dlaczego? Nie możemy tego popchnąć na nich? Możemy, tylko że nie chciało się zrobić. Okej, w takim razie będziemy próbować na razie zaatakować na północ, a do tej wojny... Okej... Chcę, żeby mi do tej wojny z Czechami doszli. Ale jakoś nie chcę. Okej, w takim razie atakujemy. Jeżeli możemy.
I dodam tylko zmechanizowane trochę. A nie mogę, bo mam zbyt mało tego doświadczenia. Taka spokojna jest teraz muzyka. Wyłącz się. Wydaje mi się, że nie uda nam się tak, to uda nam się po prostu dookoła. Tak, my nic nie zrobiliśmy, wszystko zrobiła Rosja i tylko zgodziliśmy się, żeby przez nasze terytorium przeszli. Trzeba będzie uważać, bo nie powiem szczerze, te dywizje, one są, nie są aż takie mocne, ale tutaj przydałaby się jej przynajmniej jedna armia, taka armia przyjść. W takim razie niech się tutaj trochę rozstawią, a my będziemy dalej robić lepsze czołgi, znaczy lepsze pociągi. Większa produkcja, no to może większa produkcja na to, jeżeli tak chcemy za chwilę wszystkim dywizjom dać jedną zmechanizowaną. A tutaj widzę, że Niemcy postanowili przejąć z powrotem te tereny. No trochę nie powiem, jest nieład, no ale wiecie, no to jest wojna. Trudno powiedzieć, żeby wojna była piękna. Wejdźcie do Rygi i przyjmijcie już tutaj państwo już. Tutaj przejmiemy to wszystko. Jakieś tutaj afrykańskie dywizje w ogóle widziałem. Okej, okay, jak to wygląda? No trochę nam weszli nasze terytoria, ale nie powiem szczerze, się bronimy. Okej. Okay. O, bardzo chętnie wezmę wasze. Chcecie trochę manpowera? Dobra, wyślemy wam trochę manpowera. Dobra, w takim razie na tym kończę odcinek. I tak będzie trochę dosyć długi. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trehol, wy Hardzowanie 4 na motykacji Case Redux jako Rusjatowa Polska. Nie wiem, chyba to jest chyba najlepsza nazwa. No to cześć!